Witam was w kolejnym odcinku z gry The Callisto Protocol. Razem sobie będziemy przypomnieć łapka w górę, pisanie komentarzy oraz przycisku subskrybuj. Was nic nie kosztuje, jak jest to pomoc nie do rozwoju kanału. Jeszcze chciałem przypomnieć o moim Discordzie. Link do niego znajdziecie w opisie. Również zapraszam na zrzutka.pl. Link u mnie znajdziecie w opisie. Dobra. Gra ma troszeczkę głupi taki system zapisu. To muszę to powiedzieć na wstępie. Bo nagrywam ten początek trzeci, czwarty raz. W momencie, w którym zapisujemy sobie tutaj, on zapisuje tak naprawdę nam ostatni checkpoint. To jest trochę takie głupie, jeszcze nie wiem jak to ja tutaj naprawdę zrobiłem kilka save'ów, parę razy nagrałem, bo się nawet tutaj pogubiłem i tak już 20 minut materiału musiałem zutylizować, ale już teraz wiem wszystko co jak, troszeczkę tutaj się człowiek uczy, może już iść dalej, więc zobaczymy jak to będzie tutaj się to rozwijało do przodu. Idealnie kręcimy się. I tak, tutaj musimy iść. Tam mam tego robocika, próbowałem z nim zawalczyć. Niestety robocik ma... On po prostu podchodzi, jest niewrażliwy na nasze względy, łapie nas i urywa nam głowę. Znaczy dokładnie urywa nam nogę, rozdeptuje głowę i takie tam, więc no. Musiałem tutaj ten kawałek powtórzyć i teraz pokażę wam miejsce, do którego mnie cały czas wywala. Przepraszam bardzo. Ta gra mnie wywala cały czas tutaj do pokoju ochrony, gdzie, no, głupio by nie powiedzieć, ja ci pokoju ochrony, tam gdzie żeśmy dostali naszą pałkę, tam nas wywala i głupio to powiedzieć, ale nie zauważyłem, że tam jest terminal tej aktywacji, więc, no, troszeczkę mi, kurde, głupio, że byłem taki nieuważny, gdzieś tutaj można było się wdrapać tutaj, więc szybko przejdźmy sobie. Tak jak mieliśmy. Dobrze, że jak też tutaj jedną rzecz sprawdziłem, że jak się człowiek tutaj troszeczkę bardziej kręci, no to przeciwnicy się nie odnawiają na szczęście, więc może sobie spokojnie tutaj po oczyszczeniu terenu poeksplorować. I też jest fajne, że ten teren nie zamyka się tak, wiecie, że po co, a już kawałek dalej pójdziecie i się już nie może wrócić. Zaraz sobie wezmę łyczka kawy. Więc tutaj zaraz będziemy tutaj elegancko szli dalej. Tak, mała informacja, gra miała 4 grudnia, czyli to jest 2 dni wcześniej, przed publikacją tego materiału. Miała aktualizację, taką dosyć trochę już większą, gdzie większość szaterów została naprawiona i również zmieniły się komentarze tej gry co do, znaczy oceny, komentarze na Steamie. Gra z przeważających negatywnych ma teraz mieszane i nawet na innych stronach zaczyna mieć troszeczkę wyższe oceny. Nie jest to jeszcze na razie nie wiadomo co, ale wiadomo, małymi kroczkami, no, małymi kroczkami wszystko da radę zrobić. Dobra, tutaj się to odblokowuje. Tutaj właśnie wystarczy odblokować i można wyjść tam tymi drzwiami. Ja już tutaj wiem... Aj! Facet! Ładnie, żeś się nabił. Mam nadzieję, że przeciwnicy nie mogą nam tego zrobić. Tu weźmy te kredyty, 9 kredytów. Nie będzie musieli, no, tym razem będzie musi użyć pistoletu tutaj, no, kwadratowego. Pięknie, ładnie, ma tak sobie dać w żyłę. Tutaj w kark. No, więc możemy w końcu przyjść dalej. Tutaj już kawałek sobie, tutaj dosłownie chwileczkę sobie pograłem, żeby wiedzieć, gdzie możemy dalej pójść i... No nie wygląda to za ciekawie. W ogóle te drzwi powstrzymane są przed opuszczeniem się przez ludzi. Nie, to skrzynki. Przepraszam bardzo, podtrzymują. A one były ręcznie podniesione. Zobaczcie co tutaj się dzieje. Pytanie, czy tu mutanty tak wyeksterminowały ludzi, czy to te roboty, jak te roboty, ci ochroniarze. Mam nadzieję, że z tymi ochroniarzami będzie można w pewnym momencie walczyć jak równy z równym. No nie musi to być łatwa walka, ale żeby były jakiekolwiek szanse. W tym momencie on podchodzi, łapie nas i jest absolutny koniec. I nie musicie się bać. Przepraszam bardzo, i możemy iść do strażnicy teraz. No, nie macie się co martwić, w tamtym pomieszczeniu ten robot jest naprawdę ślepy, trzeba naprawdę blisko podejść, więc to jest fajne. I patrząc się na to, ile mamy tutaj miejsca i częstotliwość pokazywania się tych zastrzyków zdrowia, jest ich naprawdę sporo, więc to też się nie trzeba aż tak martwić. Bardziej się trzeba martwić na możliwość użycia go, bo żel leczniczy używa się prawie od razu. Tak, no niestety.
No chodź tu, brzydalu. Tak, wiem, znowu zamilkłem. No niestety. Ale powiem szczerze, że aż jestem zdziwiony, że nie jest takie wstydu na antenie i mi to nawet dobrze poszło. Taki od razu taka mała podpowiedź co do walki, co też dwa razy wiem, że tutaj tego nie zrobiłem, ale bardzo często opłaca się, jeżeli... No teraz zauważyłem, że jeżeli przeciwnicy przeskakują, wystarczy ich patrząc i ma się tą inicjatywę, ale ja polecam jako pierwszą rzecz zrobić najpierw unik. Pozwolić im, żeby, wiecie, rzucili ten pierwszy taki cios i potem ich tam pięknie, ładnie dopierdzielać. Nowe automatyczne nagranie. Zobaczmy je sobie. Przepraszam bardzo, mam lekki katar. Muszę być gotowy. Zrobił więcej niż przez 10 lat. Żeby zrobić coś więcej niż przez 10 lat, trzeba mieć znajomości i fundusze na to. Coś tu mamy? Nic. Dobra, no to lecimy do tej strażnicy. Kurde, też 4 przeciwników naraz. Fajne są tutaj w ogóle, mi się bardzo podobają te... Quick time eventy, to jest jedno, a dwa, te finishery tutaj, to jest naprawdę świetne. Wygląda to, jakby się oni przemieniali. No zobacz, nie podoba mi się ten krzyk. Zobaczmy, czy to tędy możemy wejść. Wygląda na to, że tak. Musimy się koło niego przyślizgnąć. Goes to shit. Oh, 5, 2, 1. Look at me when I'm talking to you. What'd you do? Huh? You can tell me. Are you different? Are you special? Why'd the warden want you alive? Huh. I told you. My kingdom. It's all yours. Ała. No, niestety w grze jeszcze ta optymalizacja nie jest idealna. Ja by to powiedzieć.
Te przed chwilą to nie było spowodowane no, moim sprzętem, ale zauważyłem, że w tej grze no, jeszcze są problemy z optymalizacją. Miałem nadzieję, że tam te upgrade patrzę to naprawiły. No niestety nie naprawiły wszystkiego, więc czasem będą takie niestety szatery. Wiem, że największe szatery są dla osób, które w ogóle grają w 4K. Wysłuchajmy sobie to nagranie. Okej. Czyli tutaj, kurde, ładnie to wykorzystał główny bohater, ale mam głupie przeczucie, że jeszcze tego głupka to jest spotkamy. Niko Ferisa. I co miałem mówić jeszcze wam, co miałem... No niestety, no, takie szatery są właśnie powyżej 4K. Ja na przykład grając normalnie w grę, robię z benchmarki, bo robiłem kilka benchmarków, nie mam żadnego problemu z grą, mam około 60 gramek, więc jest naprawdę dobrze, ale no niestety takie czasem losowe szatery się zdarzają. No trudno, dobra. Chromolić to, lecimy dalej, kontrolne bezpieczeństwa tutaj. To jakieś kurde. O, 532 nasze kurde. Co tam pisze? Please proceed. Okej. I w którą stronę mamy zrobić please proceed? Tutaj chyba nie. Co to jest? Skały. Panie, że tutaj to przeskakuje w zależności od tego, gdzie jesteśmy. I tu nic nie ma. O. Booking proces ukończono. Proceed to check to next checkpoint. Do kolejnego punktu kontrolnego. Ale jak ja mam to zrobić, że... Bramka bezpieczeństwa, że mamy tędy... Aha, mamy tędy przejść. Zastępstwa. To taki zmyślny checkpoint tutaj był. No ciekawe, jakie następstwa nas tutaj czekają tego wszystkiego. Dobra, ja pierdzielę. Zlokalizuj Eliasa w pomieszczeniu ochrony. Mam nadzieję, że... Dobra, ten robotek nie ma rączek. Nie ma rączek, nie ma ciasteczek. A na tego patrzeć nie możemy, on jest cały porozawiały. On tutaj niezły wpierdziel dostał. Te stworowanie go urządziły. Mamy ci trochę żelu? A, dobra. Powinno na razie starczyć. Kurde, prawie nas zdobił. To strasznie łatwo jest zginąć w tym tytule. No, tak naprawdę bardzo, bardzo łatwo. Kolejny punkt kontrolny. Kurde, ile ubrań tutaj musieli się wyrwać stąd ludzie. Ła. Ła, to chyba trochę ostra zabawa była. Jakiś błąd systemu. Co tu mamy? Dobra, to jest zawalone przejście. Wygląda na to, że jedynym miejscem, gdzie możemy przejść, jest stąd. Aha. Ała. Wow.
think that'll hold them? Fucking hope so. The hell are those things? Doesn't matter. Look, you just gotta get out of here. You said something about a plan. Yeah. This way. Plan? No to ktoś tu musiał planować ucieczkę od dłuższego czasu. Dobra, pozbierajmy sobie najpierw tutaj żel się przyda, nie będziemy pistoletu zużywać. Pamiętaj, scavenging, chłopie. Dzięki temu można przeżyć pełne zdrowie. W szczególności mając takie cudowne leki jak kurczę tutaj żel medyczny, który potrafi nas cudownie uzdrowić. Take that over to the reforge. You can use it to print a new weapon. It'll give me a minute to tap into the system. Wydrukuj broń w kuźni. No bo widziałem jedną scenę tutaj drukowania. I co to jest? Skrzynecka? Ostatnio ze skrzyneczki wypadła nam larwa. Konwerter energii. I mamy, 800 ty. Trochę tutaj. Co to jest? Kuźnia. Zobaczmy, co to robi. Ulala, jaki fajny interfejs. Tu możemy jeszcze sprzedawać. Zastrzyk zdrowia, mamy konwerter energii. Ten konwerter energii na razie sobie zostawimy. I co? Tutaj możemy coś wybrać, tylko i wyłącznie pistolet. We need a ship, one that you can fly. Now, I found an inmate with the skills to hack the network and call one down from orbit. Bad news is they're in the shoe. Maximum security. It'd be fucking tough getting in there. Cool bothering you? Yeah, ever since I got it. Yeah, they can scramble your brains a little bit. Don't worry, you get used to it. Yeah, you sure know a lot about this place. Yeah, I've had nothing but time. Okay, so what's next? The shoe? Can we just waltz our way in there? Oh, I wish we could. It's not gonna be that easy, bro. Look, I've been here a long time. I've got privileges that you don't. So I'm gonna have to take you a different way. But I'll be your eyes and ears, and I'll guide you along. Right, don't you leave me hanging. I got you. Unless you know I'm a pilot. No, I'm afraid not. Right, I'll get that door for you. Nie, pilota. Trochę, kurde, za bardzo tak zaczęli nas współpracować. Trochę ciekawe to jest. Zobaczmy. Teraz mamy tutaj. To mamy tutaj taką broń. Ciekawy patent, że żeby tutaj wydrukować broń, trzeba tak naprawdę. Tu mamy amunicję, to co mamy? Zastrzyk zdrowia. Czyli wydrukować, żeby wydrukować pistolet, musimy mieć tą rączkę całą. A tu mamy pałka elektryczna, obrażenia, kondensator elektryczny. I co to możemy? Blokowanie z kontratakiem, odblokuj nowy niski atak, który można wykonać po udanym zablokowaniu ostatniego ataku przeciwnika. Pozwala zadać wrogowi dalsze ataki. Co? Pozwala zadać wrogowi dalsze ataki? Zadać? Co? I co? I tu możemy sobie pałkę i... tu mamy zakupione. Dobra, to wiemy, że to nie można zrobić. Tu mamy upgrade'y. Kontrola zamieszek odblokowuje nowy, mocniejszy atak idealny w ekstremalnych sytuacjach, gdy obrażenia liczą się bardziej od kontroli i osłona ze stopu zwiększająca szybkość, lekka obudowa ze stopu, zwiększa długość oficerskiego kombinacji wręcz. I tu musimy sobie... tu możemy sobie zobaczyć, co po kolei tutaj jest. No to jest fajne, że możemy sobie zobaczyć, co daj. Zwiększa prawdopodobieństwo wycelowania w głowę po kombinacji. Złamanie ręki napastnika, jeśli zablokuje on atak oficera w zwarciu. Należy używać w sposób odpowiedzialny. Tak. A tutaj mamy po prostu zwiększenie obrażeń. Chyba byśmy to na razie poszli. Czyli nie możemy tego zrobić, musimy tutaj... Please make a valid choice. Dobra, mamy 294 kredyty. No niestety. A zobaczmy, co tutaj pistoleciku można kupić. Ulepszona stabilność wybuchowa. To jest ulepszone podmagazynka o dużej pojemności. Dobra, może byśmy cały czas się zastanawiam, czy sprzedawać konwertery. Może tak, sprzedajmy jeden zastrzyk zdrowia, drugi też. Dobra, sprzedajmy te konwertery energii.
Teraz dosyć tego naprawdę sporo. 800 mamy. I byśmy tak, kontra zamieszek. Okej. Okay. Bo to się wygląda, się nie zmienił, ale to nie ma znaczenia. I kolejne na kolejne, aż nas nie stać, są wszystkie za 300. Tu mamy szybkość, to jeszcze tą też sobie weźmiemy. Te podstawowe, są po 300, więc to mi się wydaje, że to nie będzie za dużo. A wiecie, pałka ma do tego, że ona jest nieskończona. To jest, wiecie, amunicja to jest amunicja. To pistolet, pistolet to jest broń, to trzeba to dbać o amunicję. Tutaj mając tę kurde pałkę, zawsze będziemy mogli walczyć. I na razie tyle. Zobaczmy, jeszcze kosztuje ten... naciskając prawy bumper, aby wykonać mocny atak wręcz. Mocne ataki wręcz trwają dłużej, ale zadają większe obrażenia i mogą trafić wielu przeciwników na raz, a także odrzucić ich znacznie dalej. Okej, okay, dajmy sobie B. Sobie jeszcze tylko zobaczmy. Zakupione i tu mamy 200. Ulepszenie stabilności przekształca wydruku, aby dokonać, dodać przedni chwyt w celu zmniejszenia odrzutu broni, ale brakuje nam 6 kredytów, więc nie będziemy już tutaj sprzedawać. O matko, tylko po 6 mam amunicji, no to nie jest za dużo. Dobra, a jak teraz użyję, tą chowa broń i wyciąga pałkę, dobra. Ktoś, poza system strategicznego celowania. Po zaatakowaniu kombinacją wręcz przeszukaj na wrogu wskaźnik szybkiego strzału. Naciśnij, przytrzymaj lewy spust, a następnie szybko wciśnij prawy, żeby automatycznie wycofać we wroga, oddać strzał i uzyskać trafienie. Ciekawe. Trzeba będzie to co, czyli walimy, a następnie wyciągamy broń i szczelamy. No, pomysł jakiś jest, ale... Ała. Okej. To go przekształciło. Ulala. I ten jeszcze dycha? O matko. Co tu się dzieje w tym więzieniu? Najgorsze jest to, że tak naprawdę three rounds, one squeeze, czyli 3 strzały, jedno pociągnięcie. Ale kurde, co się tutaj dzieje? I on tutaj taki kurde zmutowany i to te takie polipy. Co to w ogóle jest? To spróbujmy to porozbijać. I kurde, no oczywiście główny bohater jak zwykle ma takie dziwne szczęście, że jaka trafia w sam środek za... bo gdzieś... sam środek, wiecie, całego tego syfu. Chociaż mi się bardziej wydaje, że on miał tutaj trafić, że... on coś przewoził. Nie dziwię się, jak tak naprawdę on przewoził w tych... w swoim statku właśnie do całego... Ktoś związany właśnie z tym, na przykład tą kostkę, którą już widzieliśmy i na jego halucynacjach i na filmiku, który był wcześniej, taką fioletą. A podkreśl się od tyłu do wroga i A, żeby dokonać szybkiego zabójstwa. Dobrze wiedzieć, że jest tutaj taka opcja. I upuszczają amunicję. No to to mi się podoba. Mam nadzieję, że tej amunicji będzie tutaj troszeczkę. No zamiast moje skąpstwo będę ją sprzedawał, żeby tutaj, wiecie, bo głównie będę walczył bronią białą, żeby pozyskiwać. To coś tyle, że tu niektórzy przeciwnicy będą tacy, że trzeba będzie użyć broni palnej, a będą na tyle trudni, że będzie to po prostu wygodniejsze, łatwiejsze i bardziej ekonomiczne. Jak na przykład to gówno.
Dobra, łeb straciło, więc nie powinno być już takie cwane. Ała. To... Nieźle. Prawie nam to dupę złoiło. Dlaczego tu nie możemy na... dobra, no tak, chcę tą broń. A ja bym chciał teraz na niego tak. O. Dobra. Doleczmy się. Uła, 6-5 poszło. I weźmy sobie tutaj to zdrowie. Mamy cały pasek, ale kurde, no nie powiem, lekko chwilowo spanikowałem. Bo to, co się tu od Janie Pawła, to jest... Ale dobrze wiedzieć, że jemu trzeba po prostu rozwalić łapek i mamy z nim spokój. Teraz, świetlica, może zobaczmy najpierw świetlicę. Dział z... zero... A, to jesteśmy my? Ona animacja, kurczę, tutaj rozbijanie się szyby. Amunicja? To się zawsze przyda. Amunicja do działka ręcznego. Hand cannon. Tak by to było po angielsku. Po angielsku chyba. To jakieś kurde... A to może jakoś przejść? Wiecie, tak i grach jest dobrze wszystko poobserwować. Nie. Nie można tędy przejść. No, że tutaj kurde nie ma, nie wiem, wymiany takiej naboi, że wiecie, tak jak powiedziałem w życiu, że nie, że wymieniacie magazynek, on doładowuje jedną nabój, tylko że po to dacie cały magazynek. W niektórych grach jest taki system, dla niektórych upierdliwy, dla niektórych kurczę bardzo realistyczny. No, ja jestem gdzieś pomiędzy. Kurde, to na nim rośnie. Tak jakaś zaraza. Ciekawe, czy ten plujący, kurde, tymi zielonymi glutami, kurde, koleś, to właśnie to jest taka ostateczna forma tej mutacji. I dużo krwi, dużo śladów walki i my idziemy tego śladem. Gdzie ten koleś nas prowadzi? Oła. Nie patrz mu w oczy, nie patrz mu w oczy. Bepy poruszać się cicho, okej. Czy co, tutaj ten robot został już załatwiony? Tak. Zobaczmy, jak te kurde... jak te psycholy tutaj chodzą, może uda się któregoś załatwić po cichu. No, chodź, 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 chodź. Dobry psychol, dobry, dobry świr. Dobry mutant. I tam kolegę zostaw. Tak, muszą tutaj obydwaj wejść. Jednego mamy załatwionego, a tu poczekajmy na jego kolegę. Fajnie jest to, że dodali ten system tutaj. Że można tutaj tak bardziej taktycznie wykańczać. Zobaczył mnie.
No, pałka zaczyna... Okej, kredyty Kalisto. Mam nadzieję, że ta pałka będzie coraz... Udałem się coraz bardziej tutaj ulepszać, żeby była coraz silniejsza. Coś tu mamy? Kredyty Kalisto. Mogę miałem zobaczyć, jak działa ten erb na przydrożenie. Aha, czy to jest taki mocny zamach? No to wiecie, to trzeba... To nie można tak, że po prostu mocno się człowiek zamachuje, tylko to trzeba odblokować całe ulepszenie. Dobra. Schowałby się facet. No, nic tu nie ma ciekawego. Może faktycznie bezstratnie zrobiliśmy to. A tu można... A, można szybki rozbijać. Fajnie, fajnie, fajnie. I tutaj niby zamknięte to jest. Znajdź zwłoki strażnika. Tutaj cokolwiek było? Jakieś resztki? Nie. No, to chyba inaczej nie może tego nazwać jak resztki. Mam nadzieję, że ten robot się mi przynajmniej tutaj nie aktywuje. Ja będę to przeszukiwał. Zabierz implant? Okej, nowe mamy nagranie audio, więc sobie od razu wysłuchajmy. Mam nadzieję, że ten robocik nie będzie nam tutaj przeszkadzał. Kod dostępu zgodnie z dyrektywami. Widok? Aha. Podróży. Masakra. Dobra, na dzisiaj skończymy dzisiejszy odcinek, więc dziękuję bardzo za waszą uwagę. Zapraszam do pisania komentarzy, dawania łapek w górę, aby zmotywować mnie do dalszej pracy. A jeżeli jesteś nowy na kanale i podobają ci się moje wypociny, zapraszam do pozostawienia subskrypcji i kliknięcia w dzwoneczek. Na dzisiaj to wszystko. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach.